Trójeczne Miasto Powiatowe, położone w województwie mazowieckim, 45 km na południe od Warszawy, mające około 17 tysięcy mieszkańców, mocno związane z branżą sadowniczą. Z tego regionu pochodzi około 40% krajowej produkcji jabłek. W Grójcu krzyżują się drogi krajowe numer 7 oraz numer 50. Ale jak to się stało? Na początku, dawno, dawno, dawno temu, był lodowiec. Nie tylko w regionie Grójca, ale również na terenie całej Polski, który pokryty był grubą na około kilometr warstwą lodu. Niezbyt fajne warunki do życia, prawda? Na szczęście jakieś 50 tysięcy lat później lodowiec stopniał, tworząc przy okazji rzeźby powierzchni terenu. W tym przypadku bezjeziorne równiny zbudowane z glin morenowych i piasków. Wyłonił się ląd. Mamy coś ciekawego pod nim do opylenia? Czarnoziemy? Nie. Węgiel? Nie. Sól? Nie. Ropa? Chyba nie. Ale za to mamy bogate złoża piasku i żwiru. Dobre i to. Mówię poważnie, żyjemy w świecie, w którym nawet piach się kończy, przez co grupy przestępcze kradną całe plaże czy wyspy. Początkowo ludzie prowadzili koczowniczy tryb życia. Nieustannie wędrowali z miejsca na miejsce w poszukiwaniu pożywienia i schronienia. Ludzie zaczęli osiedlać się na stałe na terenach Grójczyzny w Paleolicie, epoce kamienia łupanego, a więc około 8 tysięcy lat przed naszą erą. Bardzo wcześnie i intensywnie jak na Mazowsze Południowe. Z pewnością sprzyjały temu żyzne gleby i liczne doliny rzeczne, zapewniające dostęp do wody, co było podstawowym warunkiem ukształtowania się do osadnictwa i przejścia z gospodarki koczowniczej na rolniczą. Potem nadeszła epoka mezolitu, a z nią nowinki technologiczne. Siekiera, łuk i czółno. Udomowiliśmy też wtedy pierwsze psy, kozy i owce. Obrabiamy mnóstwo narzędzi z kamieni, a co jakby przestać je łupać, a zacząć je gładzić i wiercić w nich dziury? O, faktycznie działa, a na dodatek narzędzia są o wiele wytrzymalsze. A poza tym oswoiliśmy bydło i świnie. Następną epoką był eneolit, czyli epoka miedzi. Ale w naszym regionie chyba nikt nie wykminił, że można robić z czegoś takiego narzędzia. I od razu zaczęto stosować brąz, stop miedzi z cyną, który był znacznie twardszy od samej miedzi. Jednak nadal był na tyle miękki, że tylko w ciągu jednej bitwy wykuta z jego broń potrafiła się wygiąć, przez co była niezdatna do dalszego użytku. No dobra, ale nie samym brązem człowiek żyje. Ludzie zaczęli rozwijać również garncarstwo, tkactwo, obróbkę kości i rogu, czy ciesielstwo. Około 200 lat przed naszą erą zaczęto na tym terenie wykorzystywać pewien nowy surowiec, często występujący na terenie dzisiejszej Polski. Rudy darniowe, zawierające niewielką zawartość żelaza, które było uzyskiwane przez przetopienie najpierw w otwartych ogniskach, a z biegiem czasu w specjalnych piecach. Żelazo okazało się być świetnym surowcem do wyrobu narzędzi, ponieważ jego rudy występowały powszechniej niż miedzi, a zwłaszcza cyny, było łatwiej kowalne i plastyczniejsze niż brąz. W tym okresie musiała następować spora migracja ludności do przyszłej Grójczyzny. Z tego okresu zachowało się aż kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych. Witamy w naszej erze po Chrystusie. Rzymianie właśnie dostają łupnia od plemion barbarzyńskich. Trwa tak zwana wielka wędrówka ludów, a u nas powstają różne grodziska, cmentarzyska i inne stanowiska osadnicze. Wow, nasza gospodarka się rozwinęła, również przez wpływ Cesarstwa Rzymskiego. Handel, żelazne narzędzia i broń. Ceramika granitowa, rozwój metalurgii, rozwój rolnictwa dzięki lepszym narzędziom ornym czy uprawie różnych rodzajów zbóż. Ale jak dotąd nie powstała żadna większa grupa ludzi trzymających się razem. Dookoła istnieją tylko małe plemiona, czasem łączące się w większe. Masz jednego nowego posłańca. Mieszko I objął władzę nad pogańskim krajem Polan, podbił Mazowsze i rozpoczął proces chrystianizacji państwa poprzez własny chrzest. Papa Światowit. Na terenie dzisiejszego kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja w Grójcu w XI wieku powstał gród. Usypane z ziemi miejsce zamieszkiwania przystosowane do obrony przed wrogami. Otoczone palisadą i wałem ziemnym. Pierwszy kościół w stylu romańskim wymurowano tam już w 1134 roku. Jego pozostałości nadal funkcjonują jako kaplica grobowa pod zakrystią w obecnym kościele. Tymczasem rozbicie dzielnicowe. Grójec pełnił funkcje nadrzędne w organizacji państwowej i kościelnej. Funkcje te jednak zostały przeniesione do pobliskiego Czerska, gdzie właśnie powstała przeprawa wiślana na trakcie handlowym Ruś-Pomorze.
Prusy i Litwini lubili robić najazdy na ten szlak, więc trzeba było się jakoś zabezpieczyć i ufortyfikować miasto. Grójec? Tak, właściwie to nie Grójec, tylko jeszcze wtedy Grodziec. Dopiero od XV wieku mieszkańcom przestała się podobać deklinacja tego słowa Grodźca, Grodźcowi, Grodźcem, w Grodźcu. I dzi zamienili na i. Podobnie jak wyrazy radźca na rajca, czy zdradźca na zdrajca. Czasami też Grójec nazywano inaczej. Grozę, Grodech, Grodecz, Grodżyc czy Grodecja. Wracając. Pierwsza pisemna wzmianka o Grójcu pochodzi z 1234 roku. Wtedy to wpadł do nas z wizytą książę Konrad Mazowiecki. Wtedy też powstało nowe prawo miejskie, prawo chełmińskie, oczywiście ściągnięte z zachodu. Była to odmiana prawa magdeburskiego. W XIV wieku wiele osad na terenie księstwa mazowieckiego zaczęło otrzymywać te prawa. W 1317 roku prawa miejskie uzyskuje Mogielnica, przed 1321 rokiem Warka, w 1353 roku Tarczyn, w 1386 roku Czersk i Goszczyn, przed 1396 rokiem Przybyszew, w 1400 roku Nowe Miasto nad Pilicą. A kiedy Grójec? A Grójec dostał prawa miejskie dopiero w 1419 roku od księcia mazowieckiego Janusza I Starego. Co prawda była to jedna z ostatnich lokacji na tym terenie, ale jest to wręcz dowód na ówczesną przewagę Grójca wobec innych miejscowości. Po prostu nie było potrzeby wcześniejszego nadania praw miejskich, bo mieszkańcy osady nawet bez nich cieszyli się znacznymi swobodami. Miasto mogło teraz otrzymywać dochody z powstałych tu postrzegalni sukna, łaźni i wagi, która była bardzo istotna, nie tylko dla dochodu ratusza, ale też dla nadzoru handlu przed oszustami. Tymczasem księstwo mazowieckie, w tym Grójec, zostaje wcielone do korony Królestwa Polskiego. Prawa miejskie Grójca zostają później potwierdzone i rozszerzone przez Zygmunta I Starego i Zygmunta Augusta o możliwość organizowania targów i jarmarków, możliwość pobierania kar, opłat brukowych i opłat mostowych za przejazdy na rzece Młynicy, będącej wówczas rzeką o wiele większą niż dzisiaj. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym pierwszym królu. Jego druga żona, Bona Sforza, pochodziła z możnego włoskiego rodu książąt Mediolanu. W młodości zdobyła staranne wykształcenie, przez co była osobą bardzo gospodarną, oszczędną i ambitną. Po śmierci króla, królowa otrzymała spore płacie ziemi na Mazowszu. Takie tam 35 miast i 253 wsie. Podczas swojego 8-letniego pobytu na tych ziemiach, królowa nie tylko sprowadza zestaw dziwnych, nieznanych wcześniej tutaj warzyw. Teraz wiecie, czemu włoszczyzna to włoszczyzna. Makarony, przyprawy korzenne, ale również między innymi nakazuje założyć w okolicach Grójca pierwsze sady, głównie jabłoni. XVI wiek był okresem największego gospodarczego rozwoju miasta, które stawało się coraz ludniejsze i obszerniejsze. Stoiska handlowe rzemieślników oddawane w dzierżawę przynosiły duże zyski, za które wzniesiono na przykład okazały ratusz. Grójec słynął z wyrobu strun do lutni wykonanych z jelit baranich oraz z ważenia dobrych piw, które wówczas cieszyły się rozgłosem na równi z wareckimi. Piwo było bardzo istotne dla funkcjonowania średniowiecznej ludności. Był to podstawowy trunek do nawadniania organizmu. Nikt wówczas nie pił czystej wody, bo czaiły się w niej śmiercionośne wówczas drobnoustroje. Każdy pił piwo, nawet kobiety w ciąży. Tymczasem w folwarku niedaleko Grójca w ubogiej rodzinie szlacheckiej urodził się Piotr Skarga, najwybitniejszy z mieszkańców miasta. Tak naprawdę urodził się w rodzinie Powęskich, ale jego ojciec poza posiadaniem majątku dorabiał jako adwokat, poza tym był niezłym pieniaczem. I ciągłe procesy wyrobiły tej rodzinie przydomek Skarga, co zostało już jako nazwisko. To zachowana do dzisiaj gotycka ścielnica z Piaskowca. Przy niej najprawdopodobniej Piotr Skarga został ochrzczony. Dziś spełnia rolę kropielnicy. W rodzinnym mieście mieszkał i uczył się w szkole parafialnej do 16 roku życia, po czym opuścił miasto, aby rozpocząć studia na Akademii Krakowskiej. Kim był Piotr Skarga? Był teologiem, jezuitą, autorem m.in. utworu Kazania Sejmowe i legendarza Żywoty Świętych, z czego ten drugi jest prawdopodobnie polskim bestsellerem wszechczasów wśród książek, cenionym m.in. przez Adama Mickiewicza. Był wybitnym mówcą. Głosił kazania przez około 50 lat, z czego 24 lata jako kaznodzieja królewski Zygmunta III Wazy. Był pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej. Założył wiele kolegiów jezuickich. Czego on nie robił? Wybitny człowiek. W 1612 roku Piotr Skarga umiera. W testamencie nakazał swojemu przyjacielowi, Andrzejowi Boboli, aby ten założył fundację z jego środków materialnych. Bobola wywiązał się z tego zadania, zakładając kościelną fundację dobroczynną księdza Piotra Skargi, która funkcjonowała bardzo prężnie.
Pieniądze fundacji zostały przeznaczone m.in. na zakup wsi Sadków i Wola Sadkowska. Po co? Po to, żeby potem przez całe wieki dochód z tych wsi był przeznaczony na utrzymanie przytułku mieszczącego się przy kościele. Zygmunt III Waza przenosi się z dworem z Krakowa do Warszawy. Warszawa staje się nieformalną stolicą Rzeczypospolitej i wraz z jej rozwojem Grójec i wiele okolicznych miast na Mazowszu tracą na znaczeniu. Późniejsze wojny szwedzkie za Jana Kazimierza, znane jako Potop Szwedzki, doszczętnie niszczą miasto. Pożar miasta trawi znaczną większość budynków, w tym ratusz i zabudowania mieszczańskie. Kościół został obrabowany i spalony. Z Grójca zostały wówczas kompletne ruiny. Według lustracji dokonanej zaraz po wojnie, w całym mieście pozostało zaledwie 16 domów i kilkudziesięciu mieszkańców. Jeden ze śladów wojen szwedzkich można zauważyć naocznie. Ten charakterystyczny, nieregularny brzeg kropielnicy powstał prawdopodobnie w wyniku ostrzenia szabel przez żołnierzy szwedzkich w czasie wojny. Miasto bardzo długo podnosiło się z ruiny. Przez ponad 100 lat liczba domów wzrosła z 16 do 35, plus kilka lepianek. Odbudowa kościoła zakończyła się dopiero 80 lat po wojnie. Wydawało się, że miasto już na zawsze będzie zapadłą dziurą, podobnie jak dawniej bardziej znaczący Goszczyn. Ale w tym momencie Grójec dostał drugą szansę. W mieście zaczynają osiedlać się Żydzi, którzy zakładają tu gminę żydowską, cmentarz, a potem pierwszą synagogę. Tymczasem Prusy, Rosja i Austria dokonują trzeciego rozbioru Polski. Grójec i okolice znalazły się w obrębie zaboru pruskiego. Władze pruskie, które rządziły miastem, prowadziły politykę dążącą do przesiedlenia wszystkich Żydów do miast, co zakończyło się powodzeniem. W 1808 roku w Grójcu mieszkało ich 347, co stanowiło wówczas już aż 55% wszystkich mieszkańców. W tym samym roku Grójec wszedł w skład nowo powstałego Księstwa Warszawskiego. Na krótko, bo tylko na 7 lat. Po których ostatecznie znalazł się w obrębie zależnego od Rosji Królestwa Polskiego. Od początku XIX wieku ludność żydowska stanowiła większość mieszkańców, nie tylko Grójca, ale też innych miast w okolicy, za to na wsiach praktycznie nie była obecna. Żydzi zazwyczaj podejmowali zatrudnienie w handlu i rzemiośle, prowadząc niewielkie zakłady przemysłowe, warsztaty rzemieślnicze i różnotowarowe sklepy. Tylko w jakim języku porozumiewali się Żydzi? Przecież Żydzi podróżowali po Europie i raczej nie znali języka polskiego. Jidysz, wówczas najpopularniejszym języków wśród Żydów, który był mieszanką języków słowiańskich, niemieckiego i hebrajskiego, przepisownie jak przy języku hebrajskim. Żydzi rzadko za to umieli biegle porozumiewać się po polsku, choć czasem się to zmieniało. Część żydowskich rodzin się asymilowała z Polakami, uczyła się polskiego, rozwijała się społecznie, a część niezasymilowana żyła bardziej na uboczu. Żydzi w Grójcu byli podzieleni na dwa główne odłamy judaizmu. Rabiniczny, czyli taki tradycyjny, ortodoksyjny odłam tej religii, gdzie kapłanem jest rabin, i hasydyzm, czyli odłam skierowany w stronę mistycyzmu i radosnego oddawania czci Bogu. W tym odłamie kapłanem jest catyk. W pierwszej połowie XIX wieku miasto zaczęło intensywnie się rozwijać i przejmować od Warki rolę wiodącego ośrodka handlowego. Głównie dzięki wybudowaniu traktu bitego z Warszawy do Krakowa, który przechodził przez Grójec, oraz ożywieniu budownictwa i targów. Stosunkowo niewielka odległość od Warszawy spowodowała, że Grójec stał się ważnym ośrodkiem handlu zbożem. W okolicach miasta jest za mała różnorodność wyznaniowa, trzeba jeszcze kogoś wylosować. Ewangelicy z różnych regionów Niemiec przypłętują się na tereny na zachód od Grójca, najczęściej w okolicach Błędowa. Zajmowali się głównie szewstwem, piekarnictwem i obróbką drewna. W 1821 roku w Grójcu wybudowano istniejący do dzisiaj ratusz w stylu klasycystycznym. Architektem był Hilary Szpilowski. Dwa lata później ten sam architekt najwyraźniej został pionierem funkcji kopiuj w klej, projektując budynek ratusza w Mogielnicy. W tym okresie również wybudowano budynek poczty, hale targowe, a później jatki. Pamiętacie fundację dobroczynną księdza Piotra Skargi? To mam dobrą wiadomość. Z jej środków został fundowany pierwszy budynek szpitala w Grójcu, co widać na widocznej do dzisiaj tablicy na elewacji budynku. Mimo to nadal większość mieszkańców zarówno Grójca, jak i jego okolic żyła w ubóstwie. Oczywiście były też wyjątki. Najbardziej spektakularnym z nich była rodzina Bersonów pochodzenia żydowskiego. Meyer Berson, protoplasta rodu, był przedsiębiorcą. On i jego koledzy po fachu dogadali się z ówczesnym carem na możliwość nabywania majątków ziemskich, których wówczas Żydzi nie mogli posiadać. O tym za chwilę.
Majer szybko dorobił się fortuny, za którą nabył wiele nieruchomości w Warszawie oraz zakupił wsie w naszym regionie. Boglewice, Osiny i Wolę Boglewską. Berson oprócz talentu do zarabiania pieniędzy, miał również talent do dzielenia się nimi z biedniejszymi od siebie. Aktywnie działał jako społecznik i filantrop. Zapoczątkował później bardzo wpływowy ród dla tego regionu i nie tylko. Wspomniałem o tym, że Żydzi nie mogli posiadać majątków ziemskich. Tak rzeczywiście było aż do 1862 roku, kiedy to ówczesny naczelnik rządu Królestwa Polskiego zniósł wiele takich przepisów, aby uspokoić rosnące wtedy nastroje rewolucyjne wewnątrz państwa. Chciał dobrze, ale coś mu nie wyszło, bo rok później wybucha powstanie styczniowe. Działania wojenne poza paroma patyczkami omijają Grójec ze względu na bliskość Warszawy, obecność znacznych sił rosyjskich w okolicy i charakterystykę miejscowych lasów, które nie nadawały się do prowadzenia działań partyzanckich. Powstanie ostatecznie upada. Rosjanie nałożyli sankcje na ludność Grójecczyzny. Jedni zostali uwięzieni, drugim skonfiskowano majątki, jeszcze inni wygrali wycieczki do lasu. Wyższe stanowiska w mieście zostały zajęte przez Rosjan. W Grójcu stacjonował garnizon, w którym urządzono cerkiew, a także wybudowano tam carskie więzienie. Również w ramach represji popowstaniowych utworzono powiat grójecki z siedzibą w Grójcu, który po powiększeniu o powiat górnokalwaryjski liczył sobie powierzchnię większą nawet od dzisiejszego powiatu grójeckiego. W większości miast odebrano prawa miejskie, z czego Goszczyn, Czersk i Przybyszew nigdy ich nie odzyskały. No i bardzo ważna rzecz. Dekretem cara w całym Królestwie Polskim nadano chłopom prawa własności do posiadanej przez nich ziemi. Koniec pańszczyzny, koniec czynszu, koniec darmoch, moje pole! Ups, północno-zachodnia część miasta się zjarała. Grójczanie mądrzy po szkodzie. Odtąd zamiast budynków drewnianych stawiane są porządne ceglane. W tym samym czasie mieszkańcy Grójca założyli też Korpus Straży Ogniowej, odpowiednik dzisiejszej Straży Pożarnej. W drugiej połowie XIX wieku powstało wiele przedsiębiorstw przemysłowych, m.in. cukrownia Czersk w Jasieńcu, czy cukrownia Jana Bersona. Tak, z tej rodziny Bersonów, w Woli Boglewskiej. Oprócz tego maślarnie, mydlarnie, garbarnie, olejarnie i szczególnie dużo cegielni. Ej, to jak nam tak dobrze idzie, to załóżmy w Grójcu ciężki przemysł. Za późno, Łódź i Warszawa zrobiły to pierwsze. Poza tym nie macie sieci kolejowej, więc czym do ludzi? Z tego powodu większość mieszkańców Grójca musiała ograniczyć się do tradycyjnego rzemiosła, usług oraz handlu, a gospodarka Grójecczyzny znacząco opierała się na rolnictwie. Ale jakie to było rolnictwo? Wszędzie zboża, z których chłopi mieli marny zarobek. Słyszysz ten pisk? To bieda tak piszczy. Popatrzmy. Chłopi odzyskali ziemię do rąk własnych. Chłopi są biedni jak myszy kościelne. Owoce są artykułem drogim, kilogram jabłek kosztował wtedy więcej niż kilogram kiełbasy. Owoce są artykułem rzadkim, żaden region nie zabrał się za masową produkcję ogrodniczą w ogóle, nie mówiąc nawet o sadownictwie. Gleba w regionie nadaje się na uprawę drzew owocowych. Wniosek jest jeden, zakładajmy sady. I tak się stało, Grójec na początku XX wieku stał się prężnym ośrodkiem sadownictwa. Chłopi zauważyli w sadownictwie sposób na zarobienie dużych pieniędzy. Zaczęto więc masowo zakładać sady w Grójcu i okolicach. Początkowo byli w tym dość nieporadni. Pojawili się więc pionierzy sadownictwa, którzy wydawali poradniki dla sadowników, organizowali kółka sadownicze i budowali pierwsze w Polsce przechowalnie owoców. Pod koniec XIX wieku rozpoczęto budowę wąskotorowej linii kolejowej, początkowo prowadzącej z Warszawy do Grójca przez Górę Kalwarię oraz Konstancin. Kolej powstała, ponieważ w okolicach jej trasy znajdowały się zakłady produkujące cegły, wówczas bardzo potrzebne w warszawskim budownictwie, duża liczba innych zakładów przemysłowych, tłumy pasażerów chętnych do podróżowania koleją. Każdego roku liczne pielgrzymki Żydów z całej Europy ciągnęły do Góry Kalwarii zobaczyć swojego mistrza cudotwórcę, Catyka Altera Magieta. Odcinek kolei Grójec-Warszawa otwarto w 1914 roku. Co jeszcze stało się w 1914 roku? Wybucha pierwsza wojna światowa. Rok później Rosjanie wycofują się z miasta. Region Grójca przyjmują Niemcy, którzy nałożyli wysokie kontyngenty żywności, masowo rekwirowali konie, czy wycinali lasy na potrzeby wojska. Ale za to odbudowali infrastrukturę kolejową zdewastowaną przez Rosjan, budowali drogi i zakładali szkoły. Wojna w samym Grójcu przebiegła w miarę spokojnie. Miasto nie doznało większych zniszczeń w jego infrastrukturze.
Poza Grójcem bywało różnie. Ucierpiały zwłaszcza okolice Lipie i Belska, gdzie spalone zostały liczne wsie. W dniach 11-12 listopada 1918 roku Niemcy zostali rozbrojeni i odprowadzeni na pociąg do domu, w miłej atmosferze, bo nikt się na nich nie gniewał. Ba, mieszkańcy byli bardzo zadowoleni z rządów Niemców. Polska uzyskała niepodległość. Na terenie Grójczyzny zaczynała tworzyć się polska administracja. Sądy, policja, urząd skarbowy, rady miasta i gminy oraz urząd burmistrza i starosty. W Grójcu na stałe zagościła elektryczność. Tymczasem w 1917 roku przedłużono kolejkę grójecką do Mogilnicy, 3 lata później do Brzostowca, a w 1924 roku do Nowego Miasta nad Pilicą. Po I wojnie światowej w Grójcu powstały liczne obiekty użyteczności publicznej. Budynek Domu Ludowego, Nowa Remiza Strażacka, Park Miejski im. Tadeusza Kościuszki, Budynek Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 czy Budynek Starostwa Powiatowego. Jak tam polska gospodarka? Słabo. Na przykład wspomniana już cukrownia Czersk w Jesieńcu została zamknięta z powodów finansowych. Za to stosunkowo prężnie rozwijały się zakłady rzemieślnicze, których na terenie całego powiatu było aż 1200. Podczas dwudziestolecia międzywojennego niebywały był też rozwój piłki nożnej w Grójcu, który był siedzibą 5 drużyn piłkarskich. 2 polskich, Legionu i Sokoła, oraz 3 żydowskich, Hapoelu, Gwiazdy i Jutrzenki. Piłkarze grali swoje mecze w miejscu obecnego boiska szkoły podstawowej nr 1. Witamy w szalonych latach 30. Możemy posłuchać warszawskiego radia, pójść do Domu Ludowego na ulicy Wareckiej, do biblioteki lub na przedstawienie teatralne, czy pójść do parku imienia Tadeusza Kościuszki. Jednak z perspektywy miejscowych Żydów nie było już aż tak sympatycznie. Sprawdźmy, co mamy na horyzoncie. Gwałtowny rozwój antysemityzmu w całej Polsce, głównie za sprawą Ruchu Narodowej Demokracji. W III Rzeszy dojście do władzy niezbyt sympatycznego dla Żydów człowieka. Rozwój syjonizmu wśród Żydów. Coraz większe szanse na powstanie nowego państwa żydowskiego w Palestynie. Zarówno w Grójcu, jak i innych pobliskich miejscowościach wśród Żydów zaczęły powstawać organizacje syjonistyczne, pomagające Żydom wydostanie się z tego grajdołka. Infrastruktura komunikacyjna uległa poprawie. Zarówno kolej, jak i szosa Warszawa-Radom została zmodernizowana, przez co Grójec mógł teraz szerzej sprzedawać płody rolne i wyroby rzemieślnicze. Coś za dobrze idzie, nie? Kojarzycie może takiego rozgniewanego Austriaka, który chciał... Pierwsze dni wojny przebiegały w Grójcu w miarę spokojnie. Aż do 6 września, kiedy to o świcie, Grójcem wstrząsnęły eksplozje. Niemieckie samoloty obrzuciły bombami. Dworzec kolejowy, niszcząc kilka wagonów i część budynków stacyjnych. Kościół, niszcząc jego dach i wyposażenie. Oraz ponad 50 budynków mieszkalnych i gospodarczych, w tym młyn motorowy przy ulicy Mogielnickiej, pod którego gruzami zginęło aż 50 osób. Niestety Blitzkrieg powiódł się doskonale. Już 8 września Niemcy zajęły Grójecczyznę. W październiku Grójec zostaje włączony przez Niemców do generalnego gubernatorstwa, w którym wkrótce później nakazuje go szefa rządu Hansa Franka. W miastach utworzone zostały rady żydowskie, Judenraty. Wprowadzono przymus pracy od 14 do 60 roku życia. Zabroniono zmiany miejsca zamieszkania oraz wprowadzono godzinę policyjną. Grójeckie synagogi zostały spalone i rozebrane. Z cmentarza żydowskiego wywieziono wszystkie nagrobki, aby następnie użyć ich do celów budowlanych, m.in. do utwardzenia dróg. W listopadzie 1940 roku w Grójcu utworzono getto żydowskie. Wydzielony teren w mieście, którego Żydzi nie mogli opuszczać pod karą śmierci. Żydów zatrudniono przy pracach porządkowych, drogowych i kanalizacyjnych. Duża grupa pracowała przy rozbudowie lotniska polowego w niedalekim Słomczynie. Żydzi pracowali często po 10 lub więcej godzin na dobę, a w trakcie wykonywania pracy znęcano się nad nimi. Warsztaty i przedsiębiorstwa żydowskie znajdujące się poza gettem zostały przejęte przez Niemców. Mieszkania Żydów często rabowano. Brakowało żywności, opału, odzieży czy lekarstw. Racja żywnościowa wynosiła 12 deko chleba na dobę. Żydzi, aby przetrwać, musieli nielegalnie wyprzedawać swój majątek i oszczędności. Za to na wsiach, mimo plagi bandyckich napadów czy nakazu dostarczania okupantowi żywności, poziom życia nie był aż tak niski jak w miastach. Nadwyżki żywności starano się sprzedać w Warszawie. Ale jak oni to robili? Przecież Niemcy kontrolowali wszelkie środki transportu.
za pomocą grójeckiej kolejki, którą masowo szmuglowano żywność. Sytuacja mieszkaniowa była dramatyczna. W jednej izbie często gnieździło się po kilka rodzin. W grudniu teren getta zamieszkiwało niemal 17 tysięcy Żydów. Ale w Grójcu teraz też mieszka 17 tysięcy osób. W czym problem? W tym, że obecnie Grójc ma taką powierzchnię, a teren getta zajmował... tyle. Tragiczna sytuacja, prawda? Z czasem było jeszcze gorzej. Niemcy zaczęli dodatkowo przesiedlać do Grójca Żydów z miast wcielonych do III Rzeszy. Podczas wojny stosunki między Polakami a Żydami układały się różnie. Relacje ocalałych mieszkańców getta podają o różnych odczuciach. Według jednych wynika, że stosunek Polaków do Żydów był obojętny, według innych przyjazny, a jeszcze innych, że stosunek był wrogi. Być może każda ze stron ma rację. Do końca nie wiadomo. Getto istniało zaledwie 3 miesiące. W lutym 1941 roku getto zlikwidowano. Znaczna większość mieszkańców getta została zapędzona na dworzec grójeckiej kolejki i załadowana do bydlęcych wagonów w celu deportacji do getta warszawskiego, gdzie tam Żydzi przebywali w jeszcze gorszych warunkach życia niż w grójeckim getcie. Następnie większość mieszkańców w wyniku tzw. wielkiej akcji wysiedleńczej, a potem stłumienia powstania, wywieziono do obozu koncentracyjnego Treblinka, gdzie zginęli w komorach gazowych. Część grójeckich Żydów zdążyła uciec przed deportacją, kierując się do niezlikwidowanego wówczas getta w Białobrzegach lub chroniąc się na wsiach. W mieście pozostało zaledwie kilkaset Żydów, których Niemcy uznali za przydatnych. Na wsiach Grójecczyzny pod ziemią ukrywało różnych uciekinierów, w tym wielu Żydów. Wielkie zasługi na tym polu oddała właścicielka Boglewic Justyna Bersonowa, tak z tej rodziny Bersonów. Mimo iż podczas okupacji groziło jej śmiertelne niebezpieczeństwo ze względu na żydowskie pochodzenie. Niestety nie wszyscy podejmowali podobną postawę. Zdarzały się przypadki odmowy pomocy, czy nawet kolaborowania z Niemcami. Jednak warto pamiętać, że Polska w czasie II wojny światowej była jednym z kilku krajów, w którym za jakąkolwiek pomoc Żydom groziła kara śmierci. W okupowanych krajach Europy Zachodniej lub państwach w sojuszu z III Rzeszą ludzie byli zazwyczaj karani konfiskatą majątku lub więzieniem. Puk puk, to Armia Czerwona. Wyzwolenie Grójca i innych miast obyło się bez większych strat w ludziach czy infrastrukturze. Oprócz Warki. Tam w wyniku ciężkich walk z przeszło 400 domów mieszkalnych, po walkach pozostało 5 nadających się do mieszkania. Wszędzie walały się gruzy, chodniki jezdni były zniszczone, a na dodatek w lesie za Pilicą zostały spore ilości min i niewypałów. A co się stało z ocalałymi Żydami po wojnie? Szczerze mówiąc, niewielu ją przeżyło. Na przykład na kilka tysięcy greckich Żydów wojnę przeżyło około 270, a w całym mieście po wyzwoleniu przebywało ich około 60. Żydzi opuścili nie tylko Grójec, ale i inne okoliczne miasta i wsie do końca lat 40. XX wieku. Żydowska społeczność nigdy nie została tu odbudowana. Okolice Grójca opuszcza też znaczna większość ewangelików. Ci, którzy zostali, w pełni wtopili się w społeczność, powoli zapominając nie tylko języka swoich przodków, ale również ich ciekawej historii. Witamy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, której Związek Radziecki narzucił ustrój komunistyczny, co przyniosło nowocześniejsze maszyny rolnicze i gdzieniegdzie państwowe gospodarstwa rolne, niezbyt wydajne. Przepięknie kwitnące jabłonie w greckich sadach, a potem tony jabłek zalegające pobliskie rowy, zainspirowały Wacława Przytockiego, zastępcę przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Grójcu, do zorganizowania pierwszych dni kwitnącej jabłoni. Święto początkowo obchodzono co roku w innej miejscowości, najpierw w Potyczy koło Góry Kalwarii, potem w Warce i Mogielnicy. Jednak ze względu na wysokie koszty przygotowań, stałym miejscem spotkania stało się miasto powiatowe, Grójec. Wzniesiono nowy budynek szpitala, założono wiele szkół, zakładów pracy takich jak zakład tapicerki samochodowej, technochemia, spółdzielnia ogrodnicza, PKS i szereg innych. Szczególnie za epoki Gierka nastąpił znaczny wzrost budownictwa mieszkaniowego, w której wówczas największy udział miały bloki z prefabrykatów, czyli z tak zwanej wielkiej płyty. Nie no, fajne te nowe osiedla, tylko nie mamy w nich dostępu do wody. Co robić? Postawić nową stację wodociągową w Grójcu na ulicy do Jędrnego Lasu. Na jakiej ulicy? Do Jędrnego Lasu. Czy był to jakiś jędrny las? Nie. A tu? Też nie. Może lepiej zmienić tą nazwę? Za epoki Edwarda Gierka wprowadzono również nowy podział administracyjny. Utworzono 49 województw, zlikwidowano powiaty. Grójec znalazł się w obrębie województwa radomskiego.
7 sierpnia 1976 roku sonda kosmiczna Viking 2 weszła na orbitę Marsa. A co nas to do cholery obchodzi? A obchodzi, bo sonda następnie przez ponad 3 lata wysyłała zdjęcia marsjańskich kraterów. Jednemu z nich nadano później nazwę Grójec. Krater ma powierzchnię nieco mniejszą od powiatu grójeckiego. Z racji rozwoju miasta w 1988 roku erygowano nową parafię rzymskokatolicką pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Kościół wybudowano w latach 90. Czy ja powiedziałem lata 90? Witamy w trzeciej RP. W pierwszych chwili latach rozrosła się giełda samochodowa w Słomczynie, niedaleko Grójca, która pozostała ogromnym punktem sprzedaży, głównie samochodów, na niemal 2 dekady. Obecnie giełda jest reliktem. Od paru lat skutecznie zastępują ją portale internetowe. Od przemiany ustrojowej i gospodarczej coraz więcej firm zaczyna zakładać w tym regionie swoje zakłady produkcyjne. W 1999 roku wprowadzono program 4 reform. Od tego czasu nie tylko rejestrujemy samochody z białymi tablicami rejestracyjnymi, ale też Grójec stał się miastem powiatowym. Niestety powiat grójecki nie otrzymał Góry Kalwarii czy Promny. Do tego 4 lata później od powiatu odłączył się Tarczyn, który wówczas otrzymał ponownie prawa miejskie. W ramach Nagrody Pocieszenia dostał za to po raz pierwszy gminę Nowe Miasto nad Pilicą, przez co teraz powiat ma bardzo dziwne granice. Kolejka grójecka traci na znaczeniu. Likwidowane są jej kolejne odcinki. Linia kolejowa do Grójca funkcjonowała do 2010 roku. Obecnie kolej jeździ wyłącznie trasą Piaseczno-Tarczyn, a okoliczne obiekty kolei, w tym zabytkowy dworzec, ulegają dewastacji. Ej, Warka ma swój hymn, który jest puszczany codziennie z wieży strażackiej. Jak jest nasza Warka, miasteczko wśród miliona miast. Grójec nie mógł być gorszy od Warki, dlatego w okolicach 2008 roku powstało i zostało rozpowszechnione w internecie arcydzieło, hymn Grójca. Najlepsze imprezy są tylko w Grójcu, i w marcu, i w kwietniu, i w grudniu, i w lutym. A w lutym, gdy pójdziesz sobie do Grójca, to luty jest miesiąc, gdzie zabrudzisz buty. Grójec nawiązał stosunki partnerskie z różnymi europejskimi miastami. Obecnie mamy ich 4. Rozwija się produkcja sadownicza. Budują się nowe osiedla we wschodniej i południowej części Grójca. Za to na zachodniej stronie rozbudowana zostaje obwodnica miasta. Rynek został zrewitalizowany. Budynki publiczne są modernizowane. 2014 rok. Rosja nakłada embargo na polskie owoce. Ojej, ciekawe jak sobie z tym poradzimy. Maleje bezrobocie. Obecnie powiat grójecki ma 3. najmniejszą stopę bezrobocia w całym województwie mazowieckim. Mniejszą ma tylko Warszawa. Przyszłość wygląda obiecująco.